Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na film o książkach. Ale dzisiaj będą to trochę inne książki. Książki, które przeczytałam jeszcze w zeszłym roku. Odkładałam je sobie na kupce w sypialni z myślą o tym, że kiedyś je wykorzystam do jakichś filmów tematycznych, że coś tam o nich opowiem. Ale te książki leżą i leżą i leżą i minął już praktycznie rok od przeczytania każdej z nich. No i ja się o nie potykam i chciałam z nimi po prostu zrobić porządek. Nie chciałam, żeby już mi zalegały, dlatego też przygotowałam sporą kupkę, o której pokrótce opowiem. Pokrótce, ponieważ ja te książki czytałam, tak jak mówię, wiele miesięcy temu. Ale to być może będzie ciekawe, ponieważ przekonamy się, co z nich zapamiętałam i na jakie fakty zwróciłam największą uwagę i co najbardziej utkwiło mi w głowie. Tak więc zaczynamy. Pierwszą książką, o której chciałam Wam opowiedzieć, jest książka biograficzna. To płotka w bardzo pięknej okładce, napisana przez Lizę Brennan Jobs. Jobs, ponieważ Liza jest córką Steve'a Jobsa, właściciela firmy Apple. I Liza opowiada o swoich relacjach z ojcem. Ojcem, który, trzeba to bardzo wyraźnie zaznaczyć, mimo testów genetycznych bardzo długo wypierał się ojcostwa. On nie chciał za bardzo mieć nic wspólnego ani ze swoją córką, ani tym bardziej z matką tej dziewczynki. Ale po jakimś czasie zaczął się przekonywać do ojcostwa, do swojej kilkuletniej wówczas córki. Zabierał ją do swojej willi, zabierał ją na wakacje czy też na weekendy. Ale ta relacja była zawsze dość sztywna i taka mało autentyczna. Dużo się zmieniło dopiero wtedy, kiedy Liza dorosła, poszła na studia, a Steve Jobs zachorował. To jest bardzo, bardzo ciekawa książka, która opowiada o relacji sławnego ojca z mało znaną córką i jeszcze mniej znaną matką tej dziewczynki. I tutaj co najbardziej utkwiło mi w głowie to, że prawdopodobnie przeszkodą w relacjach pomiędzy ojcem i córką była matka. To nie jest stwierdzone wprost, ale ja gdzieś to sobie wyczytałam pomiędzy linijkami. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy, jeżeli czytaliście tę książkę, macie podobne wrażenia. Dajcie znać. Kolejną książkę wysłuchałam w audiobooku, ale od razu, gdy skończyłam, postanowiłam, że do tej książki będę musiała koniecznie wrócić i przeczytać ją w papierze, prawdopodobnie z ołówkiem w ręku i z karteczkami do przylepiania. To jest Tomasz Stawiszyński, Ucieczka od bezradności. Zbiór esejów dotyczących naszego współczesnego świata, ale raczej w takiej skali mikro, świata, czyli rodziny, naszego stosunku do umierania, naszego stosunku do mediów społecznościowych, żałoby, smutku, depresji. Ta książka stawia bardzo dużo pytań i udziela też sporo odpowiedzi, ale generalnie, kiedy jej słuchałam, miałam bardzo dużą potrzebę tego, żeby dyskutować z autorem, żeby zadawać mu pytania, żeby wyrażać swoją opinię. Dlatego też ta książka wędruje znowu na początek stosu książek do przeczytania. Naprawdę mam ogromną potrzebę, żeby ją sobie odświeżyć, bo ona mi dała, wiecie, takie przewietrzenie umysłu. I to było bardzo, bardzo przyjemne uczucie. A teraz przechodzimy do pozycji dość kontrowersyjnej. Kontrowersyjnej ze względu na temat, który podjęła autorka. Justyna Dżbik-Kluge napisała o Polakach na wakacjach. Polacy last minute, sekrety pilotów wycieczek. I tak jak tytuł czy podtytuł wskazuje, autorka rozmawiała z pilotami wycieczek oraz rezydentami zamieszkującymi w różnych miejscach świata i przyjmującymi polskie wycieczki. I dlaczego jest kontrowersyjnie? Ponieważ nikt nie lubi, kiedy się z niego wyśmiewają. A tutaj jest sporo historii, które są dość mocno żenujące
i biorą pod lupę takie zachowania, z których może nie jesteśmy dumni. Ale oprócz tego są tutaj też historie dość poruszające, jak na przykład historia starszego pana, którego rodzina wysłała na wycieczkę, a pan miał objawy demencji, absolutnie nie potrafił o siebie zadbać, a był to sposób na pozbycie się jego z domu. Więc co taki pilot wycieczek, co taki rezydent ma zrobić z takim człowiekiem, który tak naprawdę przede wszystkim potrzebuje opieki, być może nawet szpitalnej, a nie wyjazdu na wycieczkę. To jest historia, która mi utkwiła w głowie. Ja tę książkę czytałam mniej więcej rok temu. Pamiętam, że również w wakacje. I tak jak mówię, niektóre historie są żenujące, niektóre historie są poruszające, niektóre historie, myślę, może niekoniecznie powinny znaleźć się w tej książce. Jane Austen. Tak pięknie wydana książka. Jane Austen i jej irracjonalne romanse, napisana przez Annę Przedpełską-Trzeciakowską, czyli polską tłumaczkę książek Jane Austen. O czym jest ta książka? To jest książka, która ma ambicje bycia biografią. Ale problem jest taki, że o Jane Austen tak naprawdę bardzo niewiele wiadomo. Zachowało się niewiele dokumentów, z których moglibyśmy się dowiedzieć o życiu tej pisarki. Co wobec tego robi Anna Przedpełska-Trzeciakowska? Ona stara się jakoś skorelować to, co znajduje w dokumentacji dotyczącej Jane Austen, z tym, co Jane pisała w swoich książkach. Czasami miałam wrażenie, że jest to nieco naciągane, ale tak naprawdę rodzi nam się tutaj pewien obraz epoki, w której Jane Austen żyła i tworzyła, i to jest bardzo, bardzo ciekawe. Także myślę, że mniej tutaj o samej pisarce, ale więcej ciekawych informacji zaczerpniemy właśnie o tej minionej epoce, w której Jane pisała i o której pisała. Rewolta. Rewolta. Nadav Eyal, tak nazywa się pisarz. Jest to dziennikarz izraelski, który opowiada nam o współczesnym świecie. Ale w przeciwieństwie do Stawiszyńskiego, który opowiadał właśnie o świecie takim w kontekście bardziej osobistym, ten tutaj opowiada o mechanizmach rządzących światem. Czyli o wojnach, konfliktach zbrojnych, o biedzie, o bogactwie, o kontraście pomiędzy właśnie bogatymi a biednymi i skąd on się bierze. I powiem Wam tak, ja tę książkę również wysłuchałam i ona mi się podobała, ale w pewnym momencie miałam taki przebłysk, ojej, znowu mężczyźni tłumaczą mi świat. Bo niektóre rzeczy wydawały mi się zbyt oczywiste, żeby je tłumaczyć. Niektóre natomiast były bardzo, bardzo ciekawe. Nie podam Wam już przykładów, ponieważ ich nie pamiętam, ale kiedy obcowałam z tą książką, to ona naprawdę była dla mnie ciekawa i nie uciekałam myślami nigdzie daleko podczas lektury. Zatem jeżeli interesuje Was historia współczesnego świata i mechanizmów nim rządzących, to myślę, że warto zainteresować się tą książką. Zresztą poleca ją na okładce Yuval Noah Harari, czyli autor książki pod tytułem Sapiens. A teraz coś zupełnie innej beczki. Karol Czapek i Inwazja jaszczurów. To piękne, ilustrowane wydanie, pełne cudownych obrazków i klasyczna opowieść o chciwości i niegodziwości ludzi. Prawdopodobnie wiecie, o czym jest ta książka. Otóż na jednej z wysp zostaje odkryty nowy gatunek takich jaszczurów. Jaszczurów, które mają dość dużo cech ludzkich, ale jednocześnie wyglądają jak jaszczurki. I sprytni, przedsiębiorczy, bezwzględni, nastawieni na zysk ludzie bardzo szybko czynią z tych jaszczurów swoich poddanych, swoich niewolników. Wykorzystują ich wszelkie umiejętności, nie dając nic w zamian.
I jest to, tak jak powiedziałam, historia ludzkiej podłości. Z jednej strony chciałoby się powiedzieć, ale cudownie, nowe zwierzątka, wszystko pięknie i wspaniale, ale okazuje się, że człowiek wszystko próbuje podporządkować swojej woli i jedyne, czego mu brakuje, to odrobiny humanizmu. Tym samym skończyłam z książkami dla dorosłych. Mam jeszcze książki dla młodszych czytelników, ale nie rozłączajcie się, bo są to książki, które myślę także dorosłym mogą się spodobać. Ja czerpałam z nich bardzo, bardzo dużo radości. Zaczniemy od bułeczki. Bułeczkę mam w trzech różnych tomach. Trzech, które się do tej pory ukazały, ale widziałam, że szykowana jest czwarta część bułeczki. Bułeczka to dziewczynka, która chodzi, zdaje się, do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Ona nie ma tak na imię, ale tak woła na nią babcia. Bułeczka mieszka tylko z mamą, ale w okolicy mieszka też ukochana babcia bułeczki, która bardzo często dziewczynką się zajmuje, kiedy mama nie może z nią zostać. I wszystkie te trzy książki opisują różne perypetie tej dziewczynki. I co tutaj jeszcze warto zauważyć, że ani bułeczka, ani mama bułeczki, ani babcia bułeczki nie są typowymi bohaterkami książek dla dzieci. A to dlaczego? Ponieważ wcale nie są jakieś bardzo, bardzo ładne, nie są bardzo atrakcyjne, nie są pięknie ubrane, są raczej takie grubawe, potężne, zobaczcie, tutaj babcia. Ale jednocześnie są bardzo, bardzo kochane i widać, że otaczają bułeczkę jak najlepszą opieką, dając jej bardzo dużo wolności, ale też ucząc wielu rzeczy. Ale ta książka w żadnym stopniu nie jest moralizatorska. Żadna z nich. To są książki, przy których naprawdę będziecie się uśmiechać i spędzicie z nimi bardzo dobrze czas. Myślę, że te książki są dla dzieci na początku szkoły podstawowej. Tak bym to oceniała i takim dzieciom bym te książki polecała. Są naprawdę świetne. Teraz mam kolejną serię. Tutaj mam tylko dwie książki. Wiem, że niedawno ukazała się trzecia, ale ja jej nie mam. Brune i Swartle. To są dwaj przyjaciele, dwaj koledzy i oni mają jeszcze koleżankę, przyjaciółkę, o której właśnie jest ta trzecia książeczka. I jak się przyjrzycie okładkom, to zobaczycie, że na okładkach mamy chłopców, ale w pelerynach i w przebraniu superbohaterów. Ponieważ oni właśnie nocami zmieniają się w superbohaterów, żeby dokonać pewnych zmian w okolicy i żeby zapisać się w pamięci mieszkańców. Pierwsza z nich, Brune, dotyczy ukradzionego roweru. Druga natomiast, Swartle, superbohater w czerni, dotyczy zakochania. Swartle jest zauroczony nową koleżanką i próbuje dokonać wielkiego czynu, ale coś staje mu na drodze i coś mu nie wychodzi. Bardzo, bardzo ciekawe książki. Również myślę, że początek podstawówki, ale tutaj raczej dziecko sobie samo nie poradzi z lekturą, ponieważ te książki są grubsze, są pisane mniejszym drukiem, ale na pewno z przyjemnością je wysłucha, jeśli rodzice takie książki mu przeczytają. I została mi ostatnia. Poradnik Emrego o sztuce zdobywania przyjaciół, która właśnie opowiada o chłopcu o imieniu Emre, który nie ma zbyt wielu przyjaciół. On jest raczej taki samotny, ale postanawia prowadzić taki dziennik, pamiętnik, w którym stara się znaleźć sposoby, czy wpisać sobie sposoby na zjednanie sobie przyjaciół. I kiedy do klasy Emrego przychodzi nowy kolega, który nazywa się Amir, to okazuje się, że Amir jest totalnym przeciwieństwem Emrego. Nie ma żadnych zahamowań w stosunku ani do dorosłych, ani do dzieci. Robi różne szalone rzeczy. I chłopcy zaczynają się odwiedzać również po szkole. Tylko czy z tego może zrodzić się przyjaźń? Przeczytajcie i przekonacie się sami. I znowu, tutaj mamy taką książeczkę, która ma dość drobny druk, ale myślę, że także będzie przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
To by było na tyle. To nie są wszystkie książki, o które się potykam w sypialni, ale większość z nich. Myślę, że jeszcze raz do Was wrócę z podobnym filmem ze starszymi, przeczytanymi książkami. Mam nadzieję, że spodobał Wam się taki format. Dajcie znać. Dla mnie to doświadczenie było całkiem ciekawe, ponieważ mogłam się po wielu miesiącach przekonać, co pamiętam z poszczególnych książek, ale najważniejsze, że z każdej z nich pamiętałam takie ogólne wrażenie, czy ta książka mi się podobała i co mi się nie podobało. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia już za tydzień. Pa, 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 pa.